Znaczy to wiadomo, nie od dzisiaj. Każdy organizator zawodów, jeżeli zwłaszcza odbywają się na obiektach, którymi dysponuje, czy w regionie, w którym funkcjonuje, zależy mu na tym, aby ten poziom zawodników i wyników osiągany był jak najwyższy. Nam też na tym zależy. Oczywiście chcielibyśmy, aby to była ogromna rzesza zawodników, którzy się będą kwalifikowali. Jak będzie, zobaczymy. No ja z tego, co obserwowałem rano, to raczej i w jakichś rozmowach z trenerami, no wielu zawodników jest takich, którzy tutaj liczą na to, że jednak osiągną te minima i pojadą na te duże imprezy. Przypominam, że Doha to jest też dla związku bardzo ważny start ze względu na sztafety. Więc chcielibyśmy, żeby ich tam było jak najwięcej, żeby miały kwalifikację olimpijską, na czym nam bardzo zależy. Znaczy myślę, że tak, czy ona jest ulubiona, jeżeli chodzi o pływaków w Poznaniu, no wielu tutaj trenuje, dlatego to pokazuje, że ten basen, czy tej konfiguracji długiego basenu, czy krótkiego się sprawdza. Sporo klubów jest zainteresowanych, żeby tu się zwłaszcza na 50 pojawiać, kiedy już jest rozstawiona, więc myślę, że cieszę się dużym zainteresowaniem, że takie było przeznaczenie tego obiektu. Ten obiekt miał pomóc też w tym, aby poznańskie pływanie trochę poszło do góry. Czy to się stało, to nie chciałbym komentować tego w tej chwili, natomiast na pewno jest to obiekt, który stwarza wiele możliwości. Oprócz 50 czy 25 mamy basen do skoków, gdzie można przeprowadzać duże imprezy. Zresztą już mieliśmy kilka dużych imprez w skokach do wody w Poznaniu. Mieliśmy już to z Europy Juniorów, więc myślę, że powoli zmierzamy do tego, aby gdzieś kiedyś w przyszłości pojawiła się jeszcze większa impreza na tym obiekcie.